46 latka postrzelona na polowaniu. Zatrzymano Holendra. Kobieta postrzelona na polowaniu. Zatrzymano 60-letniego Holendra. Dramat podczas polowania. 46-letnia kobieta została postrzelona, gdy siedziała za kierownicą samochodu, który znajdował się na leśnym dukcie. Zabrało ją do szpitala lotnicze pogotowie ratunkowe. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Sieniec, województwo łódzkie. Zatrzymany do wyjaśnienia został 60-letni Holender. Do zdarzenia doszło w sobotę 3 października 2020 rok. W okolicach miejscowości Sieniec, gdzie nadleśnictwo zorganizowało polowanie dla kilkunastu cudzoziemców. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 46-latka przywiozła część osób na polowanie autem. Jak podaje policja, godzina 12:31 ze strzałów trafił w zaparkowane na dukcie leśnym auto, a następnie w siedzącą za kierownicą kobietę. 46-latka została przetransportowana do szpitala w Łodzi przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Policja zabezpieczyła kilkanaście sztuk broni myśliwskiej oraz przesłuchała świadków. Uczestnicy polowania byli trzeźwi. Do wyjaśnień zatrzymano 60-letniego Holendra.